I witam ponownie, zagrajmy w Metro 2033. Ostatnio praktycznie cały odcinek spędziliśmy na walce z komunistami i faszystami. Dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę to jest ten sam odcinek, który był wczoraj, znaczy nagrywany tego samego dnia. A w ogóle się już pogubiłem. W razie, dzisiaj znowu kontynuujemy walkę z nimi. Mam nadzieję, że uda się nam przeżyć. Chyba zebraliśmy tutaj wszystko, co mogliśmy zebrać. To są dodatkowe jakieś pociski dla nas. Wreszcie udało się nam wykorzystać tą nową broń, którą zdobyliśmy i okazuje się, że jest bardzo skuteczna, więc zakup udany był zdecydowanie. I tak naprawdę to znalezisko. Dobra. Również odkryliśmy chyba, że noktowizor używa tą samą energię, co latarka. Czyli możemy spokojnie sobie doładowywać noktowizor w ten sam sposób z latarkę, więc to jest dobra wiadomość dla nas. Idziemy dalej w tamtym kierunku. Próbujemy się przedostać do polis. Oni są naprawdę świetnie uzbrojeni. Ale nie widzę tutaj dodatkowej amunicji już. Dobra. Sorry, że tamten odcinek tak krótko wyszedł, ale chyba skończyłem z 10 minut wcześniej poprzedni niż zamierzałem. Wow. Są jakieś schody na dół. Dobra, sprawdzimy, co tam jest. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku idziemy. Coś w rodzaju akumulatora. Wow, to nie był dobry pomysł. Coś wysadziłem w powietrze. No cóż, coraz więcej śmierci. Mam nadzieję, że... Nie wiem, gdzie nas to cofnęło. Tutaj znaleźliśmy te wejście chyba, więc nie tak daleko. Dobra. Fiu. Dobra. Teraz wiemy, że tam coś eksploduje, więc nie damy się tak zabić. Taki jest plan, nie wiem jak wyjdzie to. Być może rzucimy granat tam od razu jeden. Ups, to nie najlepiej wyszło. Okej, coś rozwaliłem. Tu był jeden trup. Chyba ten akumulator zniszczyliśmy, czy tam generator prądu. Nie wiem, czy go załatwiliśmy. Nie. Okej. Dziwi mnie, że nie mogę tych filtrów podnosić. A ile to są filtry w ogóle do maski gazowej? Dodatkowa amunicja. Świetnie. Ups. Marnowanie amunicji. Podobnie. Tutaj nic nie ma, nic i nic. Okej. To jest zejście do jakiegoś tunelu. Mam nadzieję, że mam tędy iść w ogóle. Nie wiem, co robić, nie wiem, co robię, mówiąc szczerze. Wow, wow, wow! Spadliśmy na sam dół. Oż kurde. Dobra, jesteśmy w jakichś tunelach, kanałach być może. Niechcący założyłem maskę znowu. Mi chodziło o noktowizor zwykły. Zanim go założymy, podładuję sobie baterijkę. Wyłączę latarkę. Wsuwam to i włączę noktowizor. Idziemy. Spodziewamy się tutaj być może mutantów. Więc musimy być ostrożni. O, tam trzeba założyć już maskę gazową. Artyom się dusi. Schodzimy na dół. Okej. Ciężko określić, w którą stronę mam iść. W tą stronę chyba nic nie ma.
Dobra, to idziemy w tą. Przez ten dym noktowizor jest dosyć mało widoczność zapewnia. Więc chyba z niego zrezygnuję. Tutaj widzę jakąś pułapkę, czy mi się wydaje? Co to uruchomi? Czy to jest pułapka w ogóle? Czy to jest zwykły pręt wystający? Chyba zwykły pręt, okej. Okay. Tu jest pułapka. Jesteśmy w jakiejś otwartej, na jakiejś otwartej przestrzeni. Wydaje mi się, że pod całym tym polem bitwy się znajdujemy teraz chyba. Spróbujemy tą pułapkę rozbroić. Okej, świetnie. Tu jest jeszcze jedna? Tak jest. Też ją rozbroimy. Czyli pewnie wtedy jak coś wysadziliśmy, to właśnie taką pułapkę. Te co zginęliśmy na początku tego odcinku. Znowu pułapka. Strasznie dużo pułapek w tym miejscu. Okej. Okay. Na razie idzie średnio źle. Rozpoczęliśmy odcinek od śmierci, ale tylko jednej na szczęście. Nie wiem, co to był za dźwięk. Ups, włączyłem znowu latarkę niepotrzebnie. Tak, w tym miejscu jest zdecydowanie ciemno, ale nie aż tak, żeby korzystać z noktowizora. Okej, okay, tutaj jest jakiś kolejny trup, od którego sobie zabierzemy amunicję. Co oni mają na plecach? Plecak z jakimiś sakwami dodatkowymi, on ma noktowizor na głowie. Jakiś piwór, nóż. Pełno dodatkowych sakiew na nogach. Wow. Jakiś pancerz na ramieniu i na noże do rzucania. Wow. Okej, okay. Teraz straciłem orientację w terenie. Strzałka nam pokazuje, żebyśmy szli w tą stronę. W ogóle jakie są nasze cele misji, bo już zapomniałem. Przedostać się przez linię frontu na terytorium faszystów. Myślałem, że już dotarliśmy na ich terytorium. No cóż. Wyraźnie jeszcze nie. O, mój głos zaczyna siadać. To znaczy, że za niedługo muszę sobie zrobić przerwę. Na herbatkę jakąś porządną. Okej, okay, tu jest jakaś otwarta przestrzeń, jakieś wejście do tunelu, które wygląda tak samo jak ten, te przejście, z którego przyszliśmy. Mam nadzieję, że się nie cofam do punktu wyjścia. Chyba nie. Mam nadzieję, że dobrą drogę wybrałem. Chociaż wygląda na to, że to jest pułapka, którą rozbroiłem, więc się chyba cofnąłem. A to dziwne, bo strzałka nam pokazuje, żebyśmy szli w tą stronę. Chociaż to jest trochę inaczej wygląda niż to, co zapamiętałem. Ten pręt tam, co widziałem, był... No ja to jest to, zdecydowanie to jest to miejsce. Dobra, sorry ludziska, cofnąłem się znowu. Moja orientacja w terenie rządzi. Okazuje się, że mogę tutaj w ogóle chodzić bez maski gazowej. Też dobrze wiedzieć. Idę w przeciwnym kierunku niż strzałka nam pokazuje. To jest zły znak. To znak, że źle poszliśmy. Tak, tego zdecydowanie nie widziałem wcześniej. Okej. Okay. Zachowujemy ostrożność, żeby w jakąś minę nie wleść. W tej rurze nic nie ma. Liczyłem na amunicję dodatkową. No. Czy ja mogę wymienić twoją maskę? Nie. Co to jest dziwne, bo tutaj też są jakby trupy, które nie mają nic przy sobie. To wygląda jakbym już je wcześniej... ograbił. Tutaj nic kompletnie nie ma. Jak na to wygląda. Wszystko jest puste. Czyli to było po prostu miejsce tylko takie dla picu, tak? Całe to podziemie, do którego wlazłem. I zużyłem chyba z jeden filtr. Do maski gazowej. To przykre gro.
Nie wygląda na to, żebym mógł gdzieś się dostać ten. Jakieś kości ludzkie. Tutaj coś jest. No może mi się tylko wydaje. Czy da się tam wyjść na górę? Nie da się. Dobra, nawet nie będę próbował, bo to się skończy. O, o, a to mi się zaczyna dusić tutaj. Chyba od tych oparów. Okej, okay, sprawdziłem w instrukcji przed chwilą, jak się zmienia filtr w masce gazowej, podobno trzeba nacisnąć G. Chcę zobaczyć, czy będzie różnica w odgłosach, które będzie wydawał. Nie ma różnicy. Dobra, chyba wymieniłem go przedwcześnie. No to taki eksperyment był. Tylko, bo nigdy tego wcześniej nie robiłem. Zdejmijmy maskę na chwilę. No właśnie. No nie, jednak się dusi. Dobra. A może się nie dusi? Jeszcze raz. Sorry, ludziska, za to zamieszanie. Nie, dusi się wyraźnie, traci ostrość widzenia. Dobra. Mam cztery filtry, to jest sytuacja dosyć rozpaczliwa. Wynosimy się stąd jak najszybciej. Mam nadzieję, że żadnej miny nie zostawiłem, która czeka nas, żeby nam nogi urwać. Czeka nas? Czeka na nas. Okej, wychodzimy po tej róży na górze. Szybko na górę. Artiem, masz mało filtrów. Nie rób sobie jajzem, chłopie. Wiecie co? Tego nie zauważyłem wcześniej. To może być dobra trasa. Okej. Chociaż nie, wygląda na to, że to jest wszystko zawalone. Ale tu jest jeszcze jedna strzałka na górę i wygląda na to, że możemy zdjąć maskę. Świetnie. Czemu nie mogę podnieść tych filtrów? To mnie rażni. Tyle razy widzieliśmy je po drodze, a ani jednego nie mogliśmy podnieść. Dobra, jest pytanie. Tak, dotarliśmy do tego samego miejsca, w którym byliśmy. I strzałka nam pokazuje, że mamy iść tamtą stronę. Okej, okay. Czyli cała ta wycieczka w podziemia okazała się fiaskiem. Którą stronę strzałeczko nam pokazujesz jeszcze raz? Powiedz mi. W tą stronę. Nie wiem, coś rozwaliłem. Jakiś generator prądu. Nie wiem, czy to dobrze się stało, że to zniszczyłem, czy źle, ale musimy z tym żyć już. O! Granaty. O, świetnie. Te, które się przyczepiają do ściany. Nie będę narzekał. A taki zbieg okoliczności. Świetnie, zgubiłem się w grze liniowej. To jest po prostu... Tylko ja potrafię takie rzeczy robić. Dobra. Stamtąd przyszliśmy, bo tam są trupy, więc mamy iść w tą stronę. Coś jedzie w naszym kierunku. Założyłem maskę gazową bez powodu znowu. Jej. Co to jest? Och. Sorry, blisko za to. Jestem po prostu rozszczepany dzisiaj. Coś tam jeździ. Okej, jakieś bugi. Nikt nas nie zauważył. Okej, mamy kierowcę. Chyba mamy szczęście. To jest jakieś działko na górze. W środku jest kierowca. Wow, 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 to by nie był dobry pomysł. Okej, mam nadzieję, że ten granat mnie nie zabije. O, tak, jednak mnie zabił. Śmierć numer 2 w tej sesji. Pewnie numer 4 albo 3 ogólnie. Dobra, gdzie my gra przeniosła? Dobra, wiemy, że na dół nie ma sensu iść, więc nie będziemy tam wracać. Tylko sprawdzę, czy rozwaliłem ten akumulator na dole. Wtedy będziemy wiedzieć, że tak, rozwalony jest. Czyli gra na nas zapisała nasze postępy po byciu tam na dole.
Okej, spróbujemy podobnej taktyki, tylko tym razem nie damy się zabić. Przejechało te bagi. Teraz się zatrzymuje. Więc może od razu rzucimy granat. Trochę inna taktyka jednak. Okej, chyba udało się nam ich zabić. Cały pancerz odpadł. Czy mieliście jakąś amunicję przy sobie? Nie. Ej, może być i tak. Idziemy za tym. Może to nas gdzieś zaprowadzi. Oświetla nam drogę w każdym razie. Bo się płoli. Znowu jakiś punkt kontrolny przeszliśmy. Idziemy. W tej grze naprawdę jest ładna gra światłocieni. Okej. Dotarliśmy do miejsca, gdzie jest więcej przeciwników znowu. Więc musimy znowu zachować ostrożność. Niestety ten noktowizor, jak tylko jest troszkę światła, powoduje, że gie widać. Okej, tutaj widzę dosyć dużą grupę ludzi, która mnie pewnie zaraz zastrzeli. No właśnie. Sorry, Liska, dzisiaj idzie dosyć do dupy. Odblokowano osiągnięcie. Boom. Okej. Gdzie my skończyliśmy? No to jedzie dalej w tym kierunku. Ale dzisiaj idzie baniowa to. Nawet takiego słowa nie ma, no ale dobra. Włączymy noktowizor i spróbujemy go ustrzelić. Mamy gościa. Wiemy, że na dole jest paru. A tak naprawdę to wcześniej nas zabił ten, który jest na górze, czyli ten. Okej, on jest za bagi teraz. Mamy gościa. Trzy granaty. Wow, ktoś do nas strzela. Okej. Wiecie co? Użyjemy apteczki, bo jesteśmy dosyć ranni. Włączmy noktowizor. Mamy mało energii. Poladujmy sobie. Okej. Amunicja. To do nas strzelał. Z tego miejsca. Chyba przeżył ten ostrzał niestety. Peszek. No dokładnie, nic nie widać z noktowizorem. Wiem, że jest za tym workiem z piaskiem. Okej, mamy gościa. Zobaczmy, czy ci przeżyli. Na dole, niestety. Całe to rzucanie granatów i to na nic poszło. Tu jest głowa kogoś, wystaje. Ups, amunicja się skończyła. Okej, auci. Jeszcze więcej granatów im tam powrzucam. Okej, jak to przeżyli, to już są mistrzami w przeżywaniu eksplozji. Wątpię, żeby to przeżyli. Okej, idziemy na dół.
Tak, miałem nadzieję głupca, że przejdę tą grę bez jednego, ani jednego zgonu. Tak, ten etap to zweryfikował dosyć brutalnie. Auć! Nie wiem, tu jest jakiś koleś bez broni, nie wiem, czy chcę do niego strzelać. Ktoś do mnie strzelił stamtąd. Ty! Mam cię. Idę po twoją amunicję, bo wydaje mi się, że musimy zejść na dół. Zaraz sprawdzimy to na mapie. No nie, mamy iść w tamtą stronę. A więc wrócimy do ciebie później. Dobra, schodzimy na dół po tej drabinie. Okej. Okay. Amunicja, miam, apteczka, świetnie. Jeszcze więcej amunicji. O kurde. Dobra. Tu jeszcze parę zwłok na pewno jest. Ty. Dawaj wszystko co miałeś. Ty miałeś nie za wiele, co? Gdzie jest radyjko? Nie mogę go rozwalić. Granaty. Świetnie. Amunicji pełno. Jakiś nóż, hełm, którego nie mogę podnieść. Więcej amunicji, rewolweru, którego w sumie dosyć rzadko używamy, ponieważ jest tak średnio skuteczny. To są jakieś zakładnicy. Okej. Uratowaliśmy jakiś zakładników. I odblokowaliśmy osiągnięcia jakieś. Wow. Nie wiem o co chodzi z tymi osiągnięciami. To jest coś pewnie, co sobie Steam wymyślił. Coś podobnego jak te Xbox. Coś tam, już nie pamiętam co tam w Xboxie jest. Xbox Live czy coś takiego. Dobra. Wygląda to, że możemy iść tędy, przez te tunele. Ha. Wy wyglądacie na tych czerwonych. Dobra, nie będę was zabijał. Chcę wrócić do tego chłopa, którego tam ustrzeliłem na samym końcu tego tunelu i zabrać mu amunicję. To mi się przyda na pewno później. Tu są jakieś drzwi. Puste. Wow, czy mi się wydaje, czy oni nam dają możliwość wyboru ścieżki, którą chcemy podążyć. Twórcy gry, to się im chwali. Straciłem nadzieję dla tej gry przez chwilę. Okej. W takim razie ja wybieram drogę dołem, jeżeli jest to możliwe oczywiście. Mogę się mylić kompletnie. Ale spróbujemy, co nam szkodzi. Co nie ludziska? Okej. Gdzie było to zejście na dół, które ja tam zauważyłem? Zaraz. Wszystko zebrałem, wszystko. Są beczki z materiałem radioaktywnym. Nie wiem, czy ja miałem jakieś zwidy przez chwilę, czy co? Widziałem jakiś tunel. Ciemny. Gdzieś tutaj, chyba może tędy jeszcze poszedłem. Jest jakaś drabina, która może nas zaprowadzić w jakieś miejsce dziwne. Jeszcze wyżej możemy wyjść. Wow, widzę, że tutaj było dosyć dużo możliwości do walki. Zobaczymy, co jest na tej drabinie na górze. Okej, nie szkoda, że tego wcześniej zauważyłem, to bym sobie chętnie pochodził po niej. Pozabijał ich po cichu, stąd. Dobra. Nie wygląda na to, żeby to miejsce dokądkolwiek prowadziło.
Jedyne co, to możemy gdzieś tam jeszcze spływać się przedostać, ale czuję, że to jest bez sensu. Więc wracamy na dół. Koniecznie chcę odnaleźć ten tunel, który widziałem, a wiem, że widziałem, nie jestem aż taki nieprzytomny dzisiaj, żebym sobie takie rzeczy wyobrażał. O właśnie, mówiłem, wiedziałem, że coś jest tutaj. Dobra, zbadamy tą kolejkę zniszczoną. Okej, same kości ludzkie. To miejsce wygląda idealnie na rozbicie obozu. Przysłuchujmy się do szkieletora. Okej, nie ma nikogo tutaj. Niczego, co by mogło nam pomóc. Najbardziej by nam pomogły filtry, które mogę zebrać. Pewnie popełnił jakiś kardynalny błąd. Dlatego nie mogę zbierać tych filtrów. No cóż. Aha, czyli to wszystko, cały ten... Aha, nie, czyli nie ma drugiej opcji drogi. Musimy iść górą. Serio blisko za to. Tunel jest zablokowany. Nie możemy się tamtędy udać. Wracamy na górę. Okej, idziemy tędy. To wygląda jak filtr, ale nie jest filtrem, dobra. Czy wszystko od ciebie zabrałem, co mogłem zabrać? Wygląda to, że tak, apteczkę mam pełną ilość. Tylko i martwi mnie, że mamy tylko 4 filtry do maski gazowej. O ile dobrze pamiętam, zaraz sprawdzę. Tak, 4. Dobra, jesteśmy w nowym miejscu. Pieniądze. Kupę amunicji. Jeszcze więcej amunicji. Nie słyszę ani żadnych dźwięków, więc chyba jesteśmy bezpieczni, żeby chodzić za tarką. Dalej jesteśmy uczuleni na to, że mogą być gdzieś tutaj pułapki. Gitara! Jej! Mogę ją podnieść. O, nie mogę. O. No fajnie, możemy sobie pograć. Jakieś foteliki mieli tutaj, bardzo ładnie, buciki, śpiworek, jeszcze więcej łóżek, ale amunicji nie widzę. Jakieś notatki, których nie mogę ruszać. Dobra. Czyli mamy iść do tych drzwi chyba. Do tych. Przeładujemy broń, zanim tam się udamy. I otwieram. Wow! Ktoś nas porwał. Okej. Starczy drezyn. When I came to my senses, I lost all hope. Nazi prisoners were used for slave labor or target practice. Okej, porwali nas faszyści, czyli cała ta walka, którą stoczyliśmy tam, jest tylko po to, żeby później gra nas pokazała nam środkowy palec i powiedziała: nie, mimo że dobrze walczyłeś, i tak zostaniesz porwany, odbiorą ci całą broń i amunicję, wszystkie apteczki i tak dalej. Ale o tym przekonamy się dopiero w następnym odcinku. Zagrajmy w Metro 2033. Trzymajcie się u Liska i dzięki za oglądanie.